niepełnosprawność nasza jest niewidoczna. Badałam się zawsze, aż któregoś pięknego dnia jest guzek i to dosyć poważnie. Trzeba usunąć. Od lutego zaczęłam chemię. Ale w międzyczasie wpadłam w depresję. Któregoś pięknego dnia październikowego przyszłam do klubu na dyżur. No ale przyszłam na takie spotkanie, nie pamiętam bodajże, to był październik czy listopad, jakaś tak późna jesień. Bycie z nimi jest dla mnie bardzo ważne. I brakowało mi czegoś takiego, żeby móc porozmawiać o swojej chorobie. I uważam, że to są najwspanialsi ludzie. Trzeba być w stowarzyszeniu.